Postaram się Państwu odpowiedzieć na takie najważniejsze pytania. Ile drewna wycina się w Puszczy Białowieskiej, w jakich fragmentach to drewno jest wycinane, jakie konkretnie drzewa i gatunków są wycinane, w jaki sposób puszcza jest odbudowywana oraz kilka słów na temat planów lasów państwowych i zagrożeń dla puszczy. Skąd czerpiemy informacje? Głównym takim źródłem informacji dla nas są dane udostępniane przez lasy państwowe na podstawie ustawy o dostępie do informacji. Korzystamy również z banku danych o lasach, ale te dane później weryfikujemy w terenie, ponieważ się okazuje, że jest czasami spora rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym, a tymi danymi, które udostępniały nam nadleśnictwa. Ile drewna wyjeżdża z puszczy? Średnio w skali roku powinno być wycinane niecałe 50 tysięcy metrów sześciennych. Tego w roku 2012. Natomiast widzimy na tym wykresie, że w roku 2015 wycięto tego drewna ponad 80 tysięcy metrów sześciennych. Czyli jest wyraźna tendencja wzrostowa. I w 2016 roku widzimy takie załamanie, spadek pozyskania. I ten spadek pozostania wynika z tego, że nadleśnictwo Białowieża w okresie 4 lat obowiązywania planu urządzania lasu wycięło tyle, ile powinno wyciąć w ciągu 10 lat. Po czym zwróciło się do Ministra Środowiska o podpisanie aneksu, który zezwala na zwiększenie trzykrotne pozostania drewna w okresie 10-letnim. Taki aneks został podpisany i w 2016 roku to nadleśnictwo stopniowo już próbuje ten aneks konsumować, wycinać w ramach tego aneksu. Obawiamy się, że podobny scenariusz może nastąpić w przypadku dwóch pozostałych nadleśnictw, które również w skali roku znacznie przewyższają to planowane czy to średnie pozostanie. W jakich fragmentach puszczy prowadzone jest wyrąb drewna? Na tym slajdzie widzą Państwo przedstawiany przez profesora Jaroszewicza mapę obszaru UNESCO, z której wynika, że tylko w jednej strefie dozwolone jest pozyskanie drewna. Przypomnę, że ta dokumentacja, ta mapa została przygotowana przy udziale nadleśnictw. Czyli leśnicy sami sobie wyznaczyli pewne reguły, pewne reżimy ochronne, których powinni się teraz trzymać. W praktyce okazuje się jednak, że tak nie jest. Trwa całkiem intensywne pozyskanie drewna w strefie, która formalnie jest wyłączona z pozyskania. I w 2016 roku tego drewna ze strefy, która jest formalnie wyłączona z pozyskania, pozyskano prawie 40%. Ale w żaden sposób nie przeszkadza to ministrowi raportować do UNESCO, że jest inaczej. To jest fragment ostatniego raportu. Jak widzimy w strefie trzeciej, która powinna być wyłączona z pozyskania, jest zero. Natomiast, tak jak wspomniałem, faktycznie pozostanie 40% drewna. Czyli regularnie minister przedstawia nieprawdziwe informacje. Jak w starych fragmentach puszczy prowadzony jest wyrąb? Okazuje się, że prawie 40% drewna pozyskiwane jest w drzewostanach dojrzałych, w którym niewiele brakuje do drzewostanów stuletnich. A przypomnę, że w Puszczy Białowieskiej obowiązuje moratorium na drzewostany stuletnie. Więc gdybyśmy jeszcze chwilkę poczekali, to większość tych drzewostanów powyżej 90-letnich znalazłoby się pod ochroną. Ale bywają przypadki ewidentnego naruszenia tego moratorium. Znaleźliśmy kilka takich sytuacji, kiedy wbrew zapisom z planu urządzenia lasu, zapisom z planu zadań ochronnych, wycięto fragmenty puszczy w drzewostanie stuletnim. Oficjalnym powodem wycinki, tak jak tutaj już było wspomniane, jest proces naprawy albo ratowania siedlisk przyrodniczych, ewentualnie walka z chownikiem drukarzem. I mówiąc o tym, profesor Krzyszko często też powołuje się na plan zadań ochronnych od roku 2000. Ale jeśli zapoznamy się z tym zapisami ujętymi w tym planie, to się okazuje, że ogromów, lat jest dla siedlisk, które zajmują największą powierzchnię Puszczy Białowieskiej,
takim zdefiniowanym zagrożeniem jest usuwanie drzew zamierających oraz gospodarka leśna. Natomiast takim celem tych działań ochronnych jest promowanie dębów, czyli takie zabiegi, które powinny dążyć do zwiększenia udziału dębów w drzewostanach rodowych. W praktyce tutaj mamy slajd przedstawiający masę drzew w rozbiciu na poszczególne gatunki. Czyli widzimy, że dominuje świerk, ale są pozyskiwane również inne gatunki drzew i proszę zauważyć, że pozyskiwany jest również dom. Jeśli chodzi o świerk, to są pozyskiwane głównie świerki martwe, ewentualnie zamierające, co wydaje się właśnie kłócić z tymi zapisami z planu zadania ochronnych. Tym bardziej, że w Puszczy Białowieskiej odnotowano miejscowy dobór drewna. I mówię tutaj o badaniach Himbelu. Około połowa pozyskiwanych świerków jest pozbawiona kory. Jak wiemy, świerk zasiewa po warstwie podkorową korę, więc walka z kornikiem przez usuwanie takich świerków pozbawionych kory to jest fikcja. Tak jak wspomniałem, pozyskiwane są również dęby, które powinny podlegać szczególnej ochronie. I w 16 roku pozyskano około 1360 dębów. I co bardzo ważne, pozyskanie tych dębów odbywa się w drzewostanach również dojrzałych, które przekroczyły wiek 80 lat. Kilka tygodni temu ujawniliśmy przypadek wycięcia prawie 100-letnich dębów. Było to wykonane w strefie UNESCO, która jest włączona z pozyskania oficjalnie. Na 10 przyznał, że na portalu aukcyjnym ma wystawionych 200 metrów sześciennych drewna, czyli prawdopodobnie jeszcze kilka razy tych dębów zostanie w tym roku tylko w jednym nadleśnictwie wyciętych. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia tej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, tak jak było wspomniane, dominują ramienie, to są takie kwadraty, prostokąty wielkości 15 arów z reguły. Po wykonaniu tego ramki puszcza wygląda jak dziurawy ser z lotu ptaka. Ale niektóre ramki, czy też powierzchnia niektórych ramki przekracza 1 hektar, czasami się wybywają też ramki nawet kilku hektarów. Po wykonaniu rębni następuje przygotowanie gleby, czyli inaczej orka. I wtedy puszcza wygląda tak jak pole przed posadzeniem ziemniaków. W ten sposób ma być odnowionych w samym tylko nadleśnictwie Białowieża, tylko w jednym roku, prawie 1000 hektarów, czyli ogromna powierzchnia. Natomiast po zabraniu gleby odbywa się sadzenie, czyli ta odbudowa siedlisk. I często, tak jak widzimy na zdjęciu, jest w tym celu wykorzystywany sznurek, te drzewa są sadzone w linii prostej. I po kilku latach mamy właśnie tego typu efekt. Puszczę jednogatunkową, jednowiekową. Jeśli chodzi o ewentualne zagrożenia puszczy i nowe pomysły lasów państwowych, to czymś, co nas bardzo niepokoi, jest pomysł utworzenia składnicy z drewnem energetycznym w Puszczy Białowieskiej. Bo do tej pory pozyskiwany był surowiec głównie dobrej jakości, jak i gospodarczej, który natomiast drzewa, duplasty rozłożone, były pozostawiane w lesie. Natomiast jeśli ta składnica powstanie, to obawiamy się, że podniesie ona popyt na dużą, na surowiec każdego rodzaju i na duże te zapotrzebowania na pewno z Puszczy Białowieskiej znacznie wzrośnie. Obawiamy się również, że w następnych latach będzie kontynuowane pozyskanie w ramach wspomnianego aneksu do planu urządzania lasu Rada Leśnictwa Białowieża. I przypomnę, że ten aneks zakłada pozyskanie w drzewostanach nawet 200 lat. Tak jak wspomniałem, też jest bardzo prawdopodobne, że dwa pozostałe leśnictwa również dokonają podobnych aneksów, zwiększając tym samym te 10-letnie pozyskanie.
Nadal obowiązuje również decyzja dyrektora Tomaszewskiego, która zakłada pozyskanie drewna na 2/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej, również w tych drzewostanach najstarszych. I te nasze obawy są chyba uzasadnione, ponieważ ministrowie regularnie właśnie zapowiadają zwiększenie intensywności pozyskania. To jest cytat ministra Koniecznego sprzed kilku tygodni, kiedy właśnie mówi, że ma zamiar pozyskiwać drewno z drzewostanów w każdej klasie wieku, również w tych najstarszych. Dziękuję.